Cześć, jesteśmy dzisiaj w Gdyni i za chwileczkę porozmawiamy z dyrektorem pionu obsługi klienta firmy Vectra. Spytamy go o EBPP. Rafał Gościński, dyrektor obsługi klienta grupy Vectra. Znamy tę akcję i bacznie się jej przyglądamy, tak jak przyglądamy się wszystkiemu, co się dzieje wokół naszej firmy, wokół naszych klientów. Akcja jest nam znana, wspiera generalnie i tak kierunek, który w firmie realizujemy. Popieramy oczywiście wszelkie formy elektronicznego regulowania płatności abonenckich. Akcja jest nam znana, jesteśmy jej fanem i jak najbardziej będziemy ją wspierać. Systemy typu EBPP są oczywiście nam znane i jesteśmy już po kilku spotkaniach z różnymi potencjalnymi partnerami do uczestnictwa w takim rozwiązaniu. Także bacznie się temu przyglądamy. Na razie staramy się przede wszystkim rozwijać te nasze własne formy ułatwiające klientowi dokonywanie płatności. Zdecydowanie to jest przyszłość, dlatego że dwie tendencje tak naprawdę w zakresie realizacji płatności abonenckich będą, sądzę, dominowały w najbliższej przyszłości. Jedna to przenoszenie tego ciężaru z klasycznych papierowych form w kierunku tego świata elektronicznych sposobów. A drugi kierunek, który dzisiaj jeszcze się chyba nie rysuje zbyt wyraźnie, ale który na pewno będzie dominował, to będzie integracja tych form płatności. Klienci nie chcą mieć wielokrotnego płacenia za różne usługi, jakie odbierają, czy z których korzystają w swoim domu. I sądzę, że ta integracja tych płatności będzie takim kolejnym krokiem w tym obszarze. Natomiast dzisiejszy rynek tego typu rozwiązań w Polsce jest jeszcze nadal ubogi. Analizujemy te możliwości i na pewno w tym kierunku zdążać będziemy. Natomiast sądzę, że to jest perspektywa 2-3 najbliższych lat. Problemem, który hamuje wdrażanie tego typu rozwiązań, jest brak jednego dużego integratora. To znaczy takich partnerów potencjalnych jest kilku. Natomiast żeby to rozwiązanie i to narzędzie było skuteczne, ono musi dawać pełne spektrum możliwości płacenia za wszelkie usługi. Natomiast dzisiaj poszczególni partnerzy proponujący takie rozwiązania oferują dość wąski zakres tej kooperacji i tej współpracy przy płatnościach. Dlatego też czekamy na ten moment, w którym to pełne portfolio zostanie zabezpieczone i dzięki temu ta funkcjonalność będzie w sposób istotny korzyścią dla klienta. Pierwszy z tych powodów to jest nadal bardzo ograniczony zasięg dostępu do internetu w polskim społeczeństwie. To też generuje niższe wskaźniki niż w innych krajach, gdzie ten dostęp jest zdecydowanie szerszy. Drugi element, sądzę, tkwi w tej płaszczyźnie edukacyjnej. Tak? Zachowania, modele zachowań klientów się zmieniają, to widać, ta ewolucja przyspiesza. Natomiast lata zaległości, które mieliśmy, nie jesteśmy w stanie odrobić w sposób szybki i skuteczny. Dlatego myślę, że dociągnięcie do tego poziomu, który dzisiaj jest prezentowany w innych krajach europejskich, zajmie jeszcze kilka lat. Pozdrowienia dla fanów akcji. Serdecznie pozdrawiam wszelkich fanów akcji, nie tylko tych, którzy są naszymi klientami, również tych, którzy tymi klientami nie są. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby naszymi klientami zostać, jeśli takie możliwości są. Liczę na to, że wspólnie dzięki tej akcji uda nam się zmienić tą strukturę płatności w Polsce w kierunku płatności elektronicznych, bo robimy to tak naprawdę wszyscy dla siebie. To nie tylko są koszty firmy, to nie tylko jest kwestia wygody i komfortu, to jest również kwestia ekologii, a dobrze zadbane środowisko naturalne służy nam wszystkim. Także serdeczne pozdrowienia i oby było nas coraz więcej.